Staliśmy w ogóle kije tak, z Akademii Hokejowej Legii Warszawa, a, czyli są akademie, ale dzieciaki ja grają. Mario przywiózł kwójki i teraz, poczekaj, ja się usunę, poczekaj, żebyś tak, bo mamy tutaj, pokaż nam, co pokazujesz dzieciakom, żeby im zaimponować. No, oprócz... chyba nie to. Nie, nie, to, że spadło, to się zdarza, wiesz, no muszę, dawno nie trenowałem. Czekaj, a cofnij się pół kroczku, tutaj, słuchaj, jakbyś stanął tu, zobacz, o backhand też to jest dobre. Ja tak nie umiem. O, tutaj stań, to będzie widać, bo mamy tutaj taką kamerę, wiesz, taką z góry. Okay. I pokaż nam tych kilka sztuczek. No, ale... A słuchaj, czy my w ogóle w drużynach są jakieś zakłady? Piłkarze strzelają w poprzeczki na przykład podczas treningu. A co robią hokeiści? No to mamy zakłady z bramkarzami. Czasami mamy tak, że wiesz, mamy taki mały gambling i stajemy po treningu. I pamiętam z Garth Snow, który później był menadżerem przez wiele lat. Nie wiem, czy dalej jest, czy nie. W New York Islanders chyba jest jako asystent. No i zawsze tam, wiesz, grało się albo jakiś obiad, albo coś, kilka karnych. Na rzuty karne? Tak, tak. Tylko myśmy zawsze, wiesz, no, w piłce była wiadoma sprawa, tak? A w hokeju, no to niestety bramkarz ma większe szanse. No właśnie. Bo dlatego on tak może chciał z nami grać zawsze. Dobra, uwaga. Hop. Opa. Hop. Pamiętasz to z Youngblooda, z filmu? Tak. Najlepiej jak to pokazuje w szkole dzieciakom. Nie no, panie Mariuszu, pan ma klej tam przecież. I wtedy rzucam krążkiem, wie jaki klej. Możecie przecież sprawdzić, nie ma żadnego kleju. Także no, wiesz, to tam takie rzeczy się robiło. Oczywiście, że zdarza się, zawodnicy robią coś takiego. Już kilka bramek żeśmy tak widzieli, że za bramką potrafią stać. To często się robi, jak masz jeszcze w miarę... A właśnie a propos tej taśmy. Mhm. Jak masz taśmę świeżą i krążek nie jest jeszcze tak śliski i taki zmrożony, to jest łatwiej go wtedy jakby zdusić i złapać na tą taśmę. Bo inaczej jak jest mega śliska, no to wiesz, to wiadomo, no daje go pony śliskie, spadnie. Tak, na śniegu, a versus dobry bieżnik i sucho, tak? No i oni, wiesz, stojąc za bramkarzem, potrafią... Za bramką, tak? I masz przeciwników. Weź kija, pokaż kija. Oni potrafią, no ale nie, no tego nie zrobię na lodzie teraz, tak? I oni potrafią przydusić krążek, nie w ten sposób, tylko docisnąć i podciągnąć, to na lodzie bym ci pokazał. I później łapie ten krążek mając tutaj, wjeżdżają i wsadzają bramkarzowi do siatki przy uchu, rozumiesz? Bo bramkarz stoi, patrzy, co się dzieje. Nagle patrzy, krążka nie ma, tak? A gość wyjeżdża z kijem, tylko musisz mieć niżej... A ja widziałem taką bramkę na igrzyskach olimpijskich. Tak jest, niżej poprzeczki, tak? No nie możesz podnieść tego kija, bo wysoki kij. Mm-hmm. Czyli wtedy bierzesz coś takiego i nagle, bo wiesz, no nie możesz od góry, bo wtedy wysoki kij, tak? No i wtedy wyjeżdżasz i wsadzasz mu w okienko i no wtedy jesteś bogiem tak zwanym, no bo te bramki nieczęsto się zdarzają, nie? A rzeczywiście zdarzyło się kilka. Teraz oczywiście, wiesz, na przykład na meczu gwiazd i tak dalej, no to są różne karne. Tam karne są oceniane, kto lepszy show zrobi, kto jaką maskę założy, kto coś, wiesz. No to teraz, wiesz, ta młodzież już teraz tyle takie rzeczy robi z kijami i z tym, że... Takie rzeczy, oni są lepiej wyszkoleni. O, takie rzeczy myśmy robili, jak mieliśmy po 30 lat, dopiero żeśmy wpadli na pomysł, żeby, wiesz, kleić kij, krążek do kija, wiesz, tam podnosić, wiesz, kiedyś między nogami, coś, jakiś strzał do góry, dobry backhand, dobry strzał z klepy, tak, z miejsca, wiesz, pod poprzeczkę. A teraz dzieciaki, młodzież, wiesz, po prostu jadą krążek sam na sam, mogą ten kij, wiesz, docisnąć krążek, podnieść ten krążek w powietrzu, obrócić się 360 i wsadzić nagle, wiesz, bramkarzowi z powietrza, wiesz. Są rzeczy, które nasze roczniki niestety nie